Wróciły naklejki zawsze gratem. Sprawdź je na sklep.zlomnik.pl. Cześć, tu Złomnik. Jest minus 11 stopni, a ja jeżdżę policyjnym Aro. Jestem zupełnie nieprzygotowany do tego filmu, bo miało być Camaro, tak mi się początkowo wydawało, jak przez telefon rozmawiałem z właścicielem, ale potem się okazało, że to nie jest wcale Camaro, tylko Aro, więc zaraz tutaj muszę szybko jakąś Wikipedię ogarnąć, co o tym Aro mogę Wam powiedzieć. Rumuński dyktator Nicolae Ceaușescu uwielbiał polowania. Teraz temat polowań jest na topie, zwłaszcza na dziki. Kazał zbudować sobie samochód w końcu lat 60. Samochód, z którego mógłby sobie polować. No i na bazie muszczela, na bazie starego gaza, którego robili w Rumunii na licencji jako właśnie Aro Muszczel, zbudowano coś takiego, piękną terenówkę, w tamtych latach naprawdę fajnie się prezentującą. Taki SUV na ówczesne czasy, najbardziej luksusowe auto terenowe z bloku wschodniego, właśnie Aro do polowań dla samego Nicolae Ceaușescu. No i ten wóz tłuczono przez 34 lata, 72-2006, bardzo dużo z tego wyeksportowano. Robiono go na licencji w Portugalii, na licencji w Hiszpanii. Dobrze się sprzedawał, to była najtańsza terenówka na wielu rynkach przez wiele lat. Pod maskę pakowali co popadło. Były silniki Renault, były silniki Peugeota, był VM, Aro z VM, jakie wspaniałe połączenie Aro z VM. Były silniki jakieś benzynowe Toyoty, też wyczytałem na ten temat. Były bardzo różne wersje nadwozia, było takie oczywiście kombi typowe, było krótkie Aro, takie bardziej robocze, było Aro Pickup podwójna kabina. W wersji Aro, to jest tak zwany model 24, to wersji Aro 24 to było chyba te 50. Mówię o konfiguracjach silnik, nadwozie i tak dalej, 2WD, 4WD, szaleństwo ogólnie. No i tak go tłukli, ale najważniejszy epizod jest oczywiście polski, w tym przypadku polska firma Damis, która ma ogromny wkład w polską motoryzację, w Polsce sprzedawała wspaniałe samochody, Jugo, Tavrie, miałem Tavrie z Damisów, piękny samochód to był, wspaniały. No i to też jest właśnie Aro montowane w Damisie z najlepszym silnikiem Andoria Turbo. Te kierunkowskazy coś mi przypominają, podobnie jak te lampy, jakoś tak mi się z FSO chyba kojarzą. Ciekawe, czy mają coś napisane. Made in Elea, Rumunia. Nie, to nie jest FSO. To jest prawdziwie rumuński, narodowy samochód. Pod maską jest jednak nasz wspaniały silnik Andoria. Ma napisane Andoria Euro 3. Spełnia normę Euro 3. No to jest bardzo ekologiczny pojazd. Z tej strony jest pompa wtryskowa. A z tej strony jest taka malutka turbosprężareczka. Wszystko trochę opryskane olejem, ale to nic nie szkodzi. Tu jest zespół chłodnic. Nie wiem, bo to są dwie, skoro nie ma klimy. Zamykanie maski też jest wzruszające. Kładziemy ten i teraz zamykamy. O, to jest taki wielki, ordynarny kawał plastiku po prostu ta maska. Także mamy tutaj do czynienia z cudownym połączeniem rumuńskiej myśli technicznej z polskim naszym własnym dieslem Andorią. I ten samochód kupiła w kilkunastu podobno sztukach polska policja, bo była to najtańsza terenówka, jaka była dostępna, kosztowała 66 tysięcy złotych, wliczając to wszystkie instalacje policyjne. To było naprawdę bardzo tanio. No ale nie sprawowały się one zbyt dobrze. Nie wiem, czy pamiętacie, był kiedyś taki reportaż w polskiej telewizji. O, lusterko trochę zgiąłem, sorry. Był taki reportaż w polskiej telewizji właśnie z policjantami, którzy jeździli Aro. Reporter z nimi pojechał i oni jeździli Aro na patrolu i ten policjant mówi tak: kurczę, jak my mamy zabierać dowody rejestracyjne ludziom za niesprawne samochody, jeżeli sami mamy auto tak niesprawne jak to Aro? I tam pokazywał, to się zepsuło, to nie działa, to jest uszkodzone. I mówił, że to w ogóle jest dramat, że naprawa tego nie ma najmniejszego sensu, że każda naprawa powoduje kolejną usterkę. Ogólnie tak właśnie wygląda Aro. To już jest takie późne Aro, takie schyłkowe. Więc rzeczywiście jakość tego była dramatyczna. Zresztą zaraz Wam z bliska pokażę. Ale zanim do tego przejdę, to Wam coś powiem. Ja tu przejechałem tym Aro 5 km dosłownie. Wypożyczyłem je z Muzeum Motoryzacji i Komunikacji w Piastowie z firmy radiowozy.pl. Dojechałem nim tutaj 5 km i przy tym było tyle emocji, że żadne Ferrari, żadne Lamborghini i żadne Porsche 911 się nie może równać z emocjami z jazdy Aro. Tak szczerze powiem, to jestem mile zaskoczony, bo dawno nie widziałem Aro na chodzie i dzisiaj jak spojrzałem na to Aro z zewnątrz, to stwierdziłem, że ono dalej nie wygląda tak źle. Taka fajna, męska, twarda terenówka, fajne są te poszerzenia, przód trochę gorszy, no maska plastikowa tutaj lata strasznie podczas jazdy, wystarczy ruszyć i ona się zaczyna tak
kiwać, kołysać, troszkę to rozprasza i oczywiście się tłucze przy tym, ale to nie ma żadnego znaczenia, silnik jest tak głośny, że i tak to zagłusza, ale w sumie to aro całkiem się nieźle zestarzało. Zobaczcie, i te gigantyczne szyby, to takie wszystko wielkie, jest ogromne. Fajnie to wygląda do dzisiaj. Ten zderzak plastikowy jest niesamowity, on wygląda jakby było w ogóle z innego samochodu, tutaj kompletnie nie pasuje w tym miejscu, jest tak niedopasowany dramatycznie, jakby ktoś go podcinał tutaj jakimś diaksem. Drzwi się otwierają bagażnika na europejską stronę, no i mamy taki bagażnik całkiem spory. Mam podejrzenie, że to aro służyło do wożenia psów. Dobry dowcip, nie? Nie no, chodzi mi oczywiście o psy policyjne, psy tropiące. A wy co pomyśleliście? No zobaczcie, to jest fabrycznie wycięte, to jest niesamowita rzecz w ogóle. Wygląda jak dopasowany z innego wozu i to tak na sztukę. Nie jest to typ samochodu, w którym chciałbym siadać sam ze sobą z własnej woli. Wolałbym nie musieć być wożony z tyłu radiowozem, ale z obowiązku siadamy. Drzwi tylne się otwierają bardzo wąsko i bardzo mały jest ten otwór. Ale o dziwo, na tylnej kanapie jest sporo miejsca, tylko teraz nie mogę zamknąć drzwi, bo tu nie ma ani zamka, ani klamki, ani korbki, ani rygla, ani niczego. Jest po prostu płaski boczek, żeby konwojowany nie mógł wysiąść sobie samodzielnie. Z drugiej strony auto nie ma centralnego zamka, więc gdyby konwojowany siedział w aucie, to po prostu ktoś inny może podejść, otworzyć drzwi i on ucieknie. A skoro już przy tym jesteśmy, już siedzę w środku, to mam dla was suchara. Jaki zapach panuje w środku aro? Aromat! O dziwo, drzwi się zamykają całkiem fajnie, zobaczcie. Piek zamknięte. I teraz od razu odpowiedź na pytanie, czy wolno jest jeździć takim samochodem po drodze. Więc tak, wolno, auto ma żółte blachy, auto nie jest już w policyjnej służbie. Wolno jest się nim przemieszczać, nie wolno jest się podszywać pod policję, nie wolno jest włączać sygnałów dźwiękowych i tych błyskających świateł na górze. Tego nie wolno, natomiast jeździć, przemieszczać się tym po ulicy wolno. Czas teraz na małą wycieczkę po wnętrzu aro. Jest ono wybitnie niewygodne, to znaczy najgorsze jest wsiadanie, bo fotele są strasznie cofnięte w stosunku do otworu drzwiowego i trzeba nogę przekładać oczywiście tak przy wsiadaniu, w ten sposób, inaczej nie wsiądziemy. O! Jak się już wślizgniemy, to nawet nie jest tak źle. Zegary na pewno znacie, pochodzą z Dacia, ale są przerobione pod aro. Jest oczywiście więcej kontrolek, bo jest 4x4, są świece żarowe, tu jest też dużo kontrolek, jest nawet ciśnienie oleju i ładowanie, także na bogatości dosyć, ale jest tylko 5 miejsc na liczniku. Tu jest blokada mostu tylnego, ale podobno lepiej jej nie włączać, a z boku jest guzik z napisem no. No, to ja wiem, zachęciło mnie, żeby go nacisnąć. I tu mamy kolejny panel z przyciskami, trochę jak w Suzuki, tylko gorzej wykonane. Każda wycieraczka ma swój osobny włącznik. Oldschoolowo dość. Konsola, regulacja nawiewu, jest włącznik nawiewu. Ten nawiew wydaje taki potworny dźwięk, jak się go włączy. Tak robi uuuu, jak duchy w Scooby-Doo, ale nie grzeje, więc trochę jest hardkorowo. No i najważniejsza rzecz, dźwignia biegów. Do tego zaraz przejdę. Tu jeszcze wam pokażę, bo tu jest radio policyjne Elfir. Jest ono rozłączone, nie ma już policyjnej częstotliwości, więc nie da się podsłuchiwać w policji. No i tu jest dźwignia wyboru trybu napędu, w tej chwili jest na 2WD. Całkiem tu jest komfortowo, taki osadzony w samochodzie, konwojowany. Całkiem miał dużo miejsca i miał całkiem sporo tę tylną kanapę. Idealne jest też oświetlenie wnętrza z osobnym włącznikiem, wygląda jak jakieś ze szpitala by było zajumane. Przednie fotele są też takiego materiału, żeby można tu było myć szlauchem wszystko. Bardzo są śliskie, zwłaszcza przy tej temperaturze są niesamowicie śliskie wręcz. No, to są dwie manetki przy kierownicy, jedna światła, druga kierunkowskazy. Są tak blisko siebie, że w rękawiczce zawsze się potrąci dwie naraz. Ponieważ skrzynia biegów jest z Lublina, ale gałka jest od innego samochodu, to co tu jest napisane, to w to nie należy wierzyć. Ponieważ jedynka bynajmniej nie jest tutaj, tylko jedynka jest do tyłu. Dwójkę wrzucamy oczywiście potem sobie tak, jest to bardzo zresztą trudne podczas jazdy, bardzo ta dwójka nie chce wejść. I tak sobie idziemy aż do czwartego biegu. A wsteczny idzie tak, więc można się nieźle zdziwić, jak ktoś by wsiadł i o tym by nie wiedział, wrzuciłby jedynkę, to by tak do tyłu ruszył. No ale zawsze się można tłumaczyć, no jestem policjantem, tak. Nie wolno się tak tłumaczyć, nie wolno. Jeśli należycie do ludzi, którzy płaczą nad jakością wykonania dzisiejszych samochodów w środku, że są brzydkie, jakieś tam Dacia i tak dalej, to spójrzcie sobie na aro, to wszystko lata, to w ogóle jest niezamocowane, nijak. Jak uszczelka gdzieś tam nie pasowała, czy coś takiego.
to tak po prostu to zostawiali. To jest niesamowite, ten auto ma tylko 56 tysięcy kilometrów przebiegu, a wygląda w środku po prostu jakby ktoś wrzucił parę elementów losowo i zamieszał je i pobił jeszcze je kijem. Tu ryba, wzywam cię, akwarium. No i jest oczywiście rozwiązanie, którego nienawidzę, czyli ręcznie włączane piasty przy przednich kołach, sprzęgiełka piast. Powiem wam tak, zaraz się pewnie zlecą znowu fani offroadu w komentarzach, będą mówili: złomnik, nigdy nie jeździłeś w offroadzie, gówno się znasz. Więc ja też mam samochód terenowy i też czasem sobie jeżdżę w terenie i mój samochód terenowy nie ma tego rozwiązania i nie trzeba wysiadać z auta, brudzić sobie łapy i przekręcać sprzęgiełek w piastach, żeby auto jechało w trybie 4x4. Dobre rozwiązanie to jest stały napęd 4x4 z blokadą centralną, jak w Land Cruiserze 90, a nie przedwojenne jakieś piasty załączane. I tak, ja wiem, po co to jest. To jest po to, żeby się nie kręcił układ napędowy z przodu, jak nie ma takiej potrzeby. Ale to można załatwić jakimś włącznikiem z kabiny, a nie wyjściem z samochodu i przekręcaniem tutaj. To tak, jakbym chciał zmienić bieg, musiałbym się zatrzymać i wyjść z samochodu i na dźwigni biegów na skrzyni przełączyć bieg. Bzdura, można to zrobić ze środka, tylko że to jest przedwojenny szmelc, więc tego nie ma. Myślę, że wielu z was czeka na ten moment odpalania Andorii Turbo na zimno, więc uwaga, będzie. Wsiadanie tutaj to jest ekwilibrystyka, ale to jest nic w porównaniu z tym, jak się tym jeździ. Uwaga! Czekamy teraz na świece żarowe, potem się to wytnie i palimy. No. Powiem tak, jak myślisz, że jesteś cwaniak, masz jakiś szybki wóz albo nowoczesny i że umiesz nim jeździć i tak dalej i w ogóle tam wyprzedzasz wszystkich na czerwonym i tego typu bandytyzm drogowy uprawiasz, to wsiądź, koleżko, w Aro i spróbuj, kurka wodna, pojeździć Aro. To się przekonamy, czy umiesz jeździć. Jedziemy. Tylko zapnę pas, bo bezpieczeństwo jest moim priorytetem. O! Jedyneczka do tyłu, światła włączamy i lecimy. Zwrotność to jest jakaś katastrofa po prostu w tym wozie. No i też tak łatwo wcale nie rusza. O. Oczywiście sprzęgło chodzi najgorzej na świecie, jest mega twarde. Oczywiście hamulce są beznadziejne, ale ci policjanci trochę przesadzali z tym, że Aro się słabo jeździ. Całkiem fajnie się nim jedzie. Im gorsza droga, tym lepiej. Jak się nim jedzie, to się czuje, że to w ogóle przez wszystko przejdzie. Przejazd kolejowy w regułach. Jak wiadomo, gdzie się zaczyna Pruszków, tam kończą się reguły. Natomiast zupełnie nieśmiesznie już jest, kiedy musisz tym autem jeździć w gęstym ruchu, póki jeździsz tym po terenie, po śniegu, po szutrówce i po lesie. To jest super, naprawdę, bardzo fajnie, jestem mile zaskoczony i dynamika w ogóle tego auta, tej Andorii z dieslem, jest całkiem spoko. Natomiast w gęstym ruchu o sobie dają znać hamulce tego samochodu. Pedał spada bardzo głęboko i to wcale nie jest tak, że są zapowietrzone albo coś się zepsuło. Po prostu ten typ tak ma. Także powiem wam, że ci policjanci to chyba trochę za bardzo narzekali na to Aro. Ono do tego, do czego zostało stworzone, to się świetnie nadaje. Po terenie jeździ naprawdę się nim super. Silnik bardzo dynamiczny, bardzo wartki, napędza się jak dziki. No dobra, hamulce może nie najlepsze, może sprzęgło trochę twarde, może trzeba trochę z biegami walczyć, ale do swojego zadania, którym jest jeżdżenie po lesie, po szutrze, po gruntówkach i po złych drogach, takie Aro się nadaje całkiem fajnie. To nie jest samochód do pościgów. Do momentu, kiedy sobie zdamy sprawę, że to jest auto wyprodukowane w roku 2004 albo 2005 i że w tamtym czasie to już było takie straszne muzeum, że ono już wtedy się nadawało do zbiorów muzealnych. Dobrze, że teraz w nich jest. No i to chyba w sumie wszystko, co chciałem wam powiedzieć o Aro. Podobało mi się, dobra męska terenówka. Dobrze, że nie muszę tym jeździć po mieście, ale jakbym mieszkał na wsi, na wiosce, daleko gdzieś od dróg asfaltowych, to takie Aro spoko. Może być nawet z takimi napisami policja. No i to wszystko w tym filmie.
drumbun, pamiętajcie radiowozy.pl i w następnym filmie będzie podsumowanie dotychczasowych testów. To wszystko, Zbigniew Łomnik, do widzenia.